Apel władz rad do sił demokratycznych. Autorytarny reżim PiS chce zdelegalizować ideologię komunistyczną w naszym kraju i wsadzać do więzienia za niesłuszne poglądy. To może być koniec swobód demokratycznych i wolności słowa. Nie możemy na to pozwolić. Antydemokratyczny reżim jest bliski przeforsowania przepisów delegalizujących i penalizujących propagowanie ideologii komunistycznej. Osoba publicznie prezentująca poglądy komunistyczne trafi do więzienia na 3 lata. O ile dotychczas karze podlegał jedynie ten, kto pochwalał totalitarny ustrój państwa, zaś głoszenie poglądów komunistycznych było całkowicie legalne w świetle prawa, o tyle teraz karane ma być samo propagowanie ideologii komunistycznej. To kolejna próba haniebnego zamachu na swobody demokratyczne w naszym kraju. Po usuwaniu z przestrzeni publicznej nazw ulic i pomników powiązanych z ideową lewicą, zeszłorocznej masowej kampanii represji przeciwko komunistom, reżim Jarosława Kaczyńskiego zdecydował o nowelizacji kodeksu karnego, znoszącej de facto wolność słowa oraz pluralizm polityczny w Polsce, czyli swobodę organizowania się w partie polityczne i propagowania swoich przekonań przez ludzi o poglądach komunistycznych. To pierwszy krok do delegalizacji komunistycznej partii Polski, której dotychczas, pomimo szykan, represji i długoletnich procesów sądowych, nie udowodniono żadnego przestępstwa ani naruszania polskiego prawa. Czy wyobrażacie sobie podobną sytuację w Europie Zachodniej? Niemcy, Francję, Włochy, Wielką Brytanię czy Hiszpanią i Portugalię bez partii komunistycznych i prawa komunistów do głoszenia swoich idei? Tymczasem w Polsce, pod rządami autorytarnego i faszyzującego reżimu partii PiS, za propagowanie ideologii komunistycznej grozić będzie kara 3 lat więzienia. Ustawa, od kilku miesięcy przygotowywana w Ministerstwie Sprawiedliwości pod okiem ministra Zbigniewa Ziobry, została przegłosowana w trybie natychmiastowym przy okazji ogromnego szumu medialnego wokół pedofilii w Kościele katolickim. Zmiany zostały przekazane do Senatu, który skierował ustawę do Sejmu. Ponowne głosowanie ma się odbyć 12 czerwca. Obecna polska konstytucja zawiera artykuły gwarantujące przestrzeganie praw człowieka zgodnie z artykułem 5, jak i przestrzeganie prawa międzynarodowego zgodnie z artykułem 9. Minister Ziobro, który zaostrza karę za gwałt, sam dokonuje gwałtu na wolnościach obywatelskich. Uchwalenie tego przepisu może mieć znacznie szersze konsekwencje niż kolejna fala represji przeciwko komunistom. PiS posądza o komunizm również antykomunistycznych socjaldemokratów z partii Razem i przymierzał się już do delegalizacji tej partii, co pokazuje, że antykomunistyczne ustawodawstwo może stanowić docelowo narzędzie do zmasowanych represji również przeciwko opozycji politycznej, także tej odległej od nas ideowo. Tchórzostwo ministra Ziobry, który przepycha radykalne zmiany prawne tylnymi drzwiami, pokazuje tylko, że politycy totalitarnej prawicy przepełnieni są straszliwym lękiem przed widmem komunizmu. Mimo że w Polsce partia komunistyczna nie jest masowa i nie stanowi znaczącej siły politycznej kraju, konieczność uchwalenia nowych antykomunistycznych przepisów dowodzi zarazem, że dotychczasowe represje wobec portalu Władza Rad i Komunistycznej Partii Polski miały całkowicie bezprawny i polityczny charakter. Wszystkie poprzednie próby dekomunizacji polskiego życia publicznego kończyły się porażką antydemokratycznej prawicy. Ingerująca w samorządy i społeczności lokalne próba usunięcia nazw ulic powiązanych z lewicą, zapoczątkowana ustawą z 1 kwietnia 2016 roku, zakończyła się protestami społecznymi i uchyleniem większości proponowanych zmian przez sądy. Po 3 latach procesu i silnych naciskach politycznych 18 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił skazanych redaktorów pisma Brzask, wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Redakcja WR wzywa wszystkich ludzi lewicy oraz tych, którym drogie są prawa człowieka, w
tym wolność słowa i prawo zrzeszania się w partie polityczne, do wywierania presji na antydemokratyczny reżim w celu zablokowania planowanych zmian likwidujących swobody demokratyczne w Polsce. Na skutek nowelizacji w niesławnym artykule 256 Kodeksu Karnego wprowadzono nowe zapisy antykomunistyczne. Punkt pierwszy otrzymuje brzmienie: kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Poniżej dodaje się: tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne. Punkt drugi otrzymuje brzmienie: tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w punkcie pierwszym lub będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści.